jest silniejszy niż myślałem. Pora walczyć na poważnie. Chwila, on nie może użyć tego ataku. Oj tak, to rozumiem. Śmiało, dawaj! Trwam szybko. Szokujący cios! Jej, robaczek jest wytrzymały. Tędy, wychodźcie stąd wszyscy! Szybko, migusiem! To chyba już wszyscy. Sprawdźmy, czy Ben nie potrzebuje pomocy. To bez sensu. Chyba obaj mają identyczną moc. Tylko na tyle cię stać? Ja tak mogę cały dzień. Co? Nie! Mówiłem cały dzień! Teraz jeden jest trochę silniejszy. O, cześć! Coś widzę, że tobie czas się tak szybko nie kończy. Dobra, nieważne. To wy. Trudno go powstrzymać, bo to twój najsilniejszy kosmita. Może powstrzymałbym go wcześniej, gdyby ktoś mnie wypuścił z pewnego schowka. Skąd mieliśmy wiedzieć, że to ty, skoro widzieliśmy tu twojego kosmitę? Nie wierzę, że pomyliliście mnie z takim oszustem. Przecież on tylko wyglądał i ruszał się jak ja. A teraz wszystko niszczy? Za mądry jednak nie jest. Kto to wie? Może po prostu nie cierpi teleskopów. Chwila, przyjrzyjcie się, co on robi. Atakuje rzeczy, w których się odbija. Prawdopodobnie myśli, że to ja. Wygląda, jakby bardzo cierpiał i nie panował nad chwilowo zmienioną formą przed atakiem. Wiem. Sprawmy, że lustra będą trochę bardziej wytrzymałe. Gotowy na ostatnią rundę? To działa! Nie możesz tego wytrzymać, co? Ja dopiero się rozkręcam! Tak wygląda normalnie. Wydaje się bezbronny. To nasz okaz. Musiał uciec. Niewiarygodne. Szybko zbierajmy go. Co to za okaz? Nie wiemy, ale jego zdolności naśladowcze są super. Pewnie tak. Stara się wskoczyć na sam początek łańcucha pokarmowego. Chwila, czyli on chciał nas zjeść? To jedna z hipotez. Bez dalszych badań nie możemy tego potwierdzić. A dzięki tobie wiemy, na jakie bodźce obiekt nadawczy najsilniej reaguje. I co ty na to, maluszku? Pora wracać do nowego domku. To był naprawdę błyskotliwy pomysł. Wykorzystać jego odbicie, by stworzyć pętlę naśladowczą. Jeśli zamkniemy go w szczelnym, lustrzanym pojemniku, powinien być niegroźny. Wiesz co? Myślę, że jednak możesz nadawać się na dobrego astronautę. Słyszeliście panią? Przyznam jej rację. To była naprawdę dobra myśl. Gratki, kuzynie. Tak, ale nie chcę całe życie opierać się na instynkcie. Tak jak mi mówiliście. Muszę się skupić na nudnych rzeczach, tak samo jak na tych bardziej czadowych. No i pewnie muszę dostawać lepsze oceny. Hej, na pewno to nie będę zamknęli w kubku. Nie wytrzymam.